Czy Szadek się zmienia? Mamy takie pytanko dzisiaj. Myślę, że tak. A dlaczego pani tak sądzi? Gdzie to można zaobserwować tutaj? No nowa pizzeria na przykład jest. Oczywiście, że się zmienia. Nie do poznania. Pamiętam kilkadziesiąt lat temu, to tutaj była targowica, można powiedzieć. Bruk. A teraz postęp idzie do przodu. Widać, są te jezdnie są poprawione, czystość jest, wszystko. Czy jeszcze może jakoś kulturalnie się zmienia Szadek, czy może coś się dzieje ciekawego? Jest dużo imprez organizowanych przez Dom Kultury. Uważam, że się zmienia, coraz lepsze. A dlaczego pani tak sądzi? Budowana jest Biedronka, mamy ładny park, ładne sklepy. Zmienia się. Ja tutaj pracuję od niedawna, więc uważam, że się to trochę zmienia. Ładnie tu koszą, sprzątają, czyszczą. Kościół mamy ładny, wszystko jest ładne. Moim zdaniem nie. Jaki był, taki jest. Nie widać nic, tak? No nie, żadnych remontów, nic. Pani zasiadała w radzie tutaj miasta, gminy. Co by pani zmieniła? Drogi. Przede wszystkim. Nie są w ogóle wymalowane poszczególne domy. Powinien być, moim zdaniem, nakaz, że wszystkie domy powinny jednakowo być, a nie jeden jest taki, drugi jest taki. Czyli rewitalizacja tutaj centrum. Tak, tak, dziękuję bardzo. No trochę się zmienia. No. Tutaj się za dużo nie zmienia, bo nie ma przemysłu. Wiecie, wszystko zostało polikwidowane. No to jak może się od razu, jak nie ma miejsc pracy, to jest trochę licho. To wszystko tak jeździ do Łodzi, chłopaki, do tego, no co. Wie pan, co trudno mi powiedzieć. Coś na pewno, tak tutaj widać, jakieś budynki ładnie się zmieniają, ale wiatraków dużo stawiają, z tego co widzę. No nie mam takiego zdania. No, na pewno jest ładniej. Na pewno ładniej tutaj wygląda. A czy kulturalnie może coś się zmienia? Jakieś imprezy więcej jest, jakieś imprez? Czy no ogólnie imprezy tutaj są w Szadku. Jest Dom Kultury, jest Straż, więc jak najbardziej jest fajnie. Nie, nawet teraz pizzerię postawili tutaj, więc zmienia się dużo. Dużo się dzieje, burmistrz nowy jest. No, trochę się zmienia. A dlaczego pani tak uważa? Co się tutaj dzieje? Pawilon będą budować, chodniki są porobione. No i... Szkoła była wybudowana, gimnazjum. Niestety muszę stwierdzić, że nie bardzo się zmienia. Tu od dawna już był wybudowany kiedyś Dom Kultury. Tak stoją te ruiny, nic do przodu się nie posuwa. Poza tym dla młodzieży żadnych parasolek, czegoś takiego, jakiegoś klubu. Dom Kultury też raczej nie bardzo tutaj funkcjonuje, także niestety stwierdzam, że nie bardzo. Stoi trochę w miejscu. Postęp idzie do przodu, prawda? I będą, na pewno będzie kanalizacja i no i wiele tutaj budynków jeszcze się zmieni. No i nic nie ma, no wiecie jak, co to, parę sklepików. Na razie wszystko bez zmian. Trzeba powiedzieć, że jest dobrze, jak ja jako emeryt mogę powiedzieć, no bo co będę się przejmował innymi rzeczami. Myślę, że ten Dom Kultury przede wszystkim powinien tutaj zapewniać lepsze atrakcje dla młodzieży. Więcej koncertów, tego typu rozrywki.